Siemano, z tej strony Zetrax, a dzisiaj chcę wam pokazać, jak zrobić prosty serwer Minecraft 1.7.2 i 1.7.4. A więc tak, najpierw co będziemy musieli zrobić, to wchodzimy w naszą przeglądarkę, wpisujemy minecraft.net. O, jest wskazana strona, ja mam tłumaczone, więc chciałem tutaj donut i kill. Dobra, mamy. I pobieramy Minecraft Server 1.7.4, ja exit. Więc już inaczej będzie pobierać, to spójrzmy nowy folder o nazwie Minecraft Server. Dobra. Przejdźmy go tutaj. Ok, już. Dobra. No dobra, no mam tutaj nic. Dobra. I teraz co? Najprościej co trzeba zrobić, co po prostu idziemy dwa razy i to rozpakować, żeby się nam naładowało. Muszę chwilę poczekać. No chyba już, plan jest pewien, dobra. Więc już nam się wygenerują te pliki. To zamykamy, bierzemy serwer, plik pro properties, dobra. Wchodzimy i tutaj zmieniamy po prostu najprostsze. Serwer IP, czyli z IP z Hamachi. Wasza IP z Hamachi. I co musi być? Obowiązkowo, żeby jakiś gracz premium nie grał, jeżeli tak chcecie. Po prostu zmieniacie online mod na stuna na post. Tak. PvP to też sobie tam możecie pozmieniać. No to przypominam, wklejamy IP. No i tu możecie sobie jeszcze zmienić multiplayer. Dobry. Jeszcze z tym. No i co? No i jeszcze żeby pobrać Hamachi, to wam podam linka w opisie. A więc możecie już sobie swobodnie grać. A jeżeli tak, wasza w ogóle nie będzie działać, więc to wtedy robicie tak. Wchodzicie w start, panel sterowania, tak? System, nie, tak, system zabezpieczenia, zapora systemu Windows i wyłącz lub włącz zapora systemu Windows. I tutaj po prostu zmieniacie tutaj na włącz zapora systemu Windows, nie wracamy i włącz zapora systemu Windows, nie wracamy. Ok, zamykamy w to. Wtedy wasi koledzy normalnie mogą sobie wbić na serwa, możecie sobie pykać, grać, nie wiem, to już od was zależy. A więc trzymajcie się i cześć!